Ale wiesz co, wydaje mi się, że z tej imprezy, na której ty byłeś, to Jan Pietrzak też wracał. Do przychodni miał. On miał termin pilny do przychodni i nie chciał, żeby mu przepadł, bo to był na NFZ, się spieszył. Różańca, idź na pocztę, kup różaniec. Bo Ty bole. idź na pocztę, kup różaniec, to ci konto oddadzą na Instagramie. Ja ci mówię. Aha. I będzie Stanowski, akysz, akysz. Dokładnie. Akysz, Hator, akysz. hator, hator. Nie, to jest polska konstytucja, nad którą ja teraz będę płakał. Jak Szymon Hołownia. To wszystko jest takie ładne, no to jest dalej gówno posypane pudrem. Trochę się z tobą, czy zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ale słuchając cię, to miałbym jedną uwagę, że, bo już tego Donalda trzeba będzie zaraz coraz bardziej zacząć napierdalać, bo oni coraz mniej robią i coraz mniej tego widać, a miało być tak super. O, ładnie się zgrało, już się połączyłem i jest nagrywanie, więc witam Państwa od razu bez przygotowania i rozgrzewki. Jest rozgrzewkowo, dzisiaj wchodzimy jak Polski Komitet Olimpijski, po prostu z gorącym nożem w masełko, słuchaj, także ja na wstępie muszę powiedzieć, że przyjechała do mnie koleżanka z Polski i mieszka u mnie, no Miałeś i przed to? przyjazdem, Zobacz, mam takiego tego i zobacz, co robi. Tak co jakby się robi? gotowało, taki oddźwięk taki wydaje, jak ten, Sisza. Jak Ale... siśla. Dobrze, no i koleżanka, zanim przyjechała, słuchajcie, pyta się mnie, co ci przywieźć, co, nie? Co potrzebujesz z Polski i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, mam taką biblioteczkę, co nie, którą chcę zapełnić. Mówię, A przywieź mi wiesz, taki książkę. wszyscy, bo oni że jesteś niby mądry, to z tyłu są książki. Tak w telewizji wszyscy gadają. Tak, Tam nikt nic nie dokładnie. czytał, ale jest nawalone tego, wiesz. Tam same okładki, no dobra, no. No i koleżanka, ze względu, że zna mnie ładnych 11 lat, to mówię, no, przywiezie coś fajnego, co nie? Słuchajcie, co przywiozła. Polską konstytucję. Czekaj, bo Więc ja ja mam słaby teraz. wzrok, jestem stary. To jest czerwona książeczka Mao? Nie, to jest polska konstytucja, nad którą ja teraz będę płakał, jak Szymon Hołownia. Po prostu płaczę nad tą Ale ty konstytucją, faktycznie ona jest. wygląda, a to też jest najwyższy akt normatywny w kraju i czerwona, taka jak Mao Tse-tunga. Tak, i mam nawet z dedykacją, słuchajcie, tutaj, nie przeczytam z Od czyją Kwacha? dedykacją. Nie przeczytam od kogo, ale mam konstytucję z dedykacją polityka jednego, więc taką mam fajną książeczkę. Tylko No teraz bo się tak jeżeli chodzi o zastanawiam. naszą konstytucję, czyli tą z 97, o której mówimy, to tam Kwachu głównie brał. Znaczy, no, za jego kadencji to się stało, więc jemu jest to przypisywane dość dużo. Czy to był projekt szeroki, ale no ale za jego tech. Moja jest z 2021, cholera. To wiadomo, jakiego mieliśmy prezydenta. To ty masz jakąś gorszą. Ja muszę ją przeczytać, bo tam może być. Kolorystycznie jest na pewno dopasowana do pierwotnego prezydenta. Ale zobaczymy, co jest w treści. Wezmę, przeczytam kilka Pod artykułów, względem i które. poglądów, i koloru skóry na twarzy w Charkowie. Tak. Oj, tam to się działo. Czekaj, bo się naprawdę popłakałem. To śmichy, chichy, ale ja się naprawdę popłakałem. Wszedł ci ten Szymon. Tak, dokładnie. No co, A propos. kochani, ja chciałem wam powiedzieć, że jestem coraz mniejszym influencerem. Nie mam Instagrama. A, no tak. To jest, kurwa, powiem ci, taka brudna gra. Dziwnie, wiesz, nie chcę rzucać oskarżeń czy zarzutów, pokazywać palcem, no ale we wtorek puszczam filmik na Stanowskiego, w czwartek spada mi Instagram. 120 tysięcy obserwujących zweryfikowany przez nich, to jeszcze w tych starych czasach, gdzie nie mogłeś zapłacić, tylko oni cię musieli, że jesteś znaną osobą, to. Zweryfikowali mnie, mieli moje dowody, wszystko i tak dalej. Ja nie miałem żadnych naruszeń, nie miałem nigdy treści usuwanych. Wiesz, jak ja miałem kontakt, głównie shorty jakieś tam ze swoich kanałów, więc to już YouTube przemielił, to też jest zgodne z wytycznymi, bo one są podobne. No i jakieś tam najśladowe gdzieś z żoną wyszliśmy, czy coś, jakiś obiad. No i bez żadnej ostrzeżenia, bez jakby możliwości odwołania, również bez wskazania za co. Tylko, że jest No. konto jest niezgodne z wytycznymi społeczności. Tyle lat było, a w jeden dzień, 2 dni po wydaniu filmu Stanowskiego nie jest. Wiesz co, to jest cholernie smutne, znaczy w ogóle, że ktoś się ima takich, ja nie mówię on, czy jego widzowie, czy ktoś, no ktoś na pewno z tamtej strony, bo to korelacja dat jest oczywista i tu nie ma co, wiesz, ja nie chcę się oskarżać, a z drugiej strony nie bądźmy dziećmi, tak? Ale
To jest bardzo w ogóle smutne, że ktoś się takich rzeczy ima, i to moim zdaniem też trochę świadczy o tym, że ktoś się może czegoś bać, bo to jest w pewien sposób zamknięcie ust i też ostrzeżenie dla innych. Zobaczcie, te się wziął za mnie, to zobaczcie, co ma. Zrobiłem z niego takiego, takiego, lecą mu wszystkie social media, ale co ważniejsze dla mnie, to że takie coś można zrobić, wiesz. Ja myślałem, że takie konto, zresztą już jakieś tam zasięgowe, nie? Ten 120 tysięcy, ta weryfikacja pełna, nigdy żadnych naruszeń, żadnych tam pretensji do mnie nie mieli, nie miałem żadnych reportów, żadnych ostrzeżeń, że wiesz, coś tak dużego jak Instagram, jak Meta, jest podatne na czyjeś takie działania, bo ja dalej nie wiem z jakiego powodu. No nie jest to jakoś zhakowane, no bo mi normalnie jakby nikt mi nie ukradł konta, no tylko, że moje nie spełniało standardów, czyli jakieś albo masowe reporty, albo on jakoś tam może, że wiesz, własność intelektualna, na przykład, że on się pojawił, a nic nie życzy. Nie wiem co, ale wiesz, no ale nie przy takim koncie, nie przy koncie z taką historią pozytywną, że to jest smutne, wiesz, bo to jest jednak teraz to ta piąta władza, zaczyna być w ogóle ważniejsza od czwartej. Więc jak kogoś poodbierasz konta w mediach społecznościowych, to go zamykasz, zamykasz mu Tak. mordę. On nie istnieje, jego poglądy nie istnieją. I teraz, jak ktoś chce, żeby ktoś nie istniał, smutne, że podmiot większy ode mnie, wiadomo, Stanowski jest większy, ten kanał Zero, ale wiesz, że podmiot funkcjonariusz może jeden drugiego zamknąć. To jest chore, to jest chore i to mi się kojarzy z latami, No. które ja pamiętam. No ja też te lata pamiętam i to się nazywał komunizm, te lata się nazywał, albo dzisiaj możemy to nazwać Węgry, bo na Węgrzech też to tak działa mniej więcej. Węgry, Rosja, wspomniane przez ciebie Tak. Chiny, to są kraje, w których jak podskoczysz Mao albo podskoczysz Orbanowi, no to po prostu on cię nie zabije, on cię zamknie, tak? On cię zamknie w ten sposób, że nie istniejesz w social mediach, nie istniejesz w mediach, a jak tam nie istniejesz, no to ci zostaje tylko wyjazd na Bajkał. Ewentualnie gdzieś, nie wiem, do Tak. południowych Chin, co nie? Bo to Wiesz, mniej zwłaszcza więcej w tak moim wygląda. przypadku, gdzie ja Szczególnie. się, można by powiedzieć, z tego utrzymuję, tak? No akurat nie z Tak. Instagrama stricte, no ale przekierowuję pewien ruch Instagrama na ten YouTube, wiesz, daję tam znać o filmikach, jakoś też podbijam tych swoich widzów, jakoś mam z nimi kontakt, bo na YouTubie ciężko mieć aż tak bliski kontakt, a Instagram fajnie do tego służy. Więc generalnie to pewnie część ludzi jest, która nie ogląda mojego YouTuba, na przykład lubi to, co gadam normalnie, no tak czy owak. Jest to jakaś tam forma mojego utrzymania, bo w tym momencie się z tego utrzymuję, jestem już zawodowym influencerem i ktoś ci upierdala. I jakby kasę i właśnie te zasięgi zamyka ci twarz i ty nie masz, to mnie wiesz dziwi, bo dobra, usuń te posty czy coś, wiesz, bo jak ja bym miał historię słabą, to znaczy co chwilę by było coś, no to w ogóle nie ma. Ja bym tak miałem kiedyś usunąć konto na Facebooku i miałem i to właśnie się dziwi. Ja dawałem takie wpisy, to były też inne czasy internetu, nie będę mówił jakie, nie pandorowe, tylko bardziej takie rasistowsko-nietolerancyjne. Taki wtedy też był język, ja sobie na dużo więcej pozwalałem. W tej chwili bym nawet, nie chodzi o regulamin, tego bym pewnie już nie powiedział, ale wiesz, to kiedyś się trochę ostrzej mówiło też, ja byłem młodszy. No i za takie wpisy miałem i to wiesz, było na godzinę ban, na jeden dzień, na 7 dni, na 30 i cię wywalają. No i jak masz któryś raz w końcu, to mi wywalili. I to nie jest dziwne. I to było konto, w którym miałem 1000 tych widzów i naprawdę sobie pozwalałem, a mimo wszystko wiedziałem, za co mogłem się odwołać i tak dalej. A tu ja mam totalnie czystą historię. Instagram nie ma słowa do mnie, bo tam nawet jest taki ten, że status konta, wchodzisz sobie i tam jest żadnych materiałów ci. Miodzio Tomcio. Sami mi dają weryfikację, bo ja to nie prosiłem, bo są dwie drogi. Teraz jest jeszcze płatna, ale kiedyś było tak, że formularz wypełniałeś. Ja faktycznie go wypełniłem raz, ale to było dużo wcześniej, jak jeszcze tam miałem mało tych wzorów, tak sobie wypełniłem to. Oczywiście mi odmówili. I później przy ogłoszeniu fejmu, to ciekawa historia, że wiesz, możesz napisać książki, możesz wszystko, ale fejm cię ogłosi, to opowiadałem, że fejm mnie ogłosił i rano się budzę, pim, niebieski znaczek, bez proszenia, nie? Oni uznali, że jestem publiczną, więc jakby oni sami z siebie też uznali, zweryfikowali mnie, tam dokument też wysłali i tak dalej, i tak dalej. No i te konta podobno zweryfikowane nie są takie łatwo usuwalne ani coś. No i tutaj mamy bez żadnej możliwości odwołania nic. Po prostu twoje konto zostało wyłączone, ponieważ się spełnia standardów. Czyli po pierwsze, pan Krzysio silny jest. Ja nie wiem, czy to on, czy jego widzowie, to tak do kupy to, żeby zaraz nie było. Pan Krzysio silny jest, a po drugie, Meta słaba jest. Bo jednak, Bardzo wiesz, jeżeli słaba. można taki zrobić ruch, on się powinien znowu skontaktować. Coś powiedzieć, słuchaj, a tu, bo tu ktoś mówi, że jest tak, czy jest tak i tak dalej. Jakakolwiek by siła argumentów tamtej strony nie była. To można było spytać tutaj, bo jestem pewien, że ja tego regulaminu przekraczałem. Wiesz, pewnie jakby wziąć te wszystkie lata i te wszystkie moje posty przejrzeć, może tu by się znalazło jedno, tu drugie, to byś 10 może znalazł, ale to dalej też Instagram powinien widzieć. Ten moment. Nikt się nie kwestionował tego, a nagle jest tu sprzed 3 lat, tu sprzed 2, no coś tu nam nie gra. No i jednak zostało to konto całkowicie wyłączone, nie mam go. No.
Cóż, założyłem nowe, damy w opisie. Ale nie, wiesz, Damy w a tak opisie. odbiera siłę. Nie chce się tak, wiesz, te 120 tysięcy tyle czasu zbierałem i to nie jest tak, że ci ludzie przyjdą, bo im nie masz jak powiedzieć. To jest najgorsze takie u tego, bo na YouTubie są inni ludzie, tutaj u nas są inni ludzie, na moim kanale inni, na Facebooku inni, na TikToku inni czy na Twitterze. Ja nie zbiorę tych ludzi, bo ci ludzie to byli właśnie na Instagramie. A druga sprawa, że nie wiem, czy akurat w tym momencie ci ludzie by nie tak zasubskrybowali znowu. To były różne wydarzenia, tak? Ktoś mnie zasubskrybował, bo walczyłem z Murańskim, on go nie lubił. Tak. A ktoś, że coś tam się stało w moim życiu. A ktoś, że na MGP film nagrałem. A ktoś, że fajny wywiad przeprowadziłem. A wiesz, i to jest jakiś tam przekrój życia, który zebrał te 120 tysięcy. Mega jest to smutne i mega takie odbierające siły i jakby dla mnie i ogólnie patrząc na właśnie na ten świat, że wiesz, ktoś ci może tak kurwa zrobić i nikt nie będzie z tobą gadał w dupie przy tym. Podejście właśnie tych gigantów jest takie, że jedynie co to Rafał Brzoska z Omenom Mensah byli w stanie tak doprowadzić do tego, że wygrali z Metą, tak? Bo oni przeprowadzili cały proces, którego ty też w pewnym momencie byłeś ofiarą, bo te podszywanie się AI pod tą twoją akcję, co tam Tak, wygraj w kasynie i tak dalej. Dokładnie to no i z tym samo było Facebook z nic nie Rafał. zrobił, chociaż ja to reportowałem i mój widzowie razy 100, ale mi konto zdjął, no. Tak, dokładnie. Natomiast Rafał Brzoska nie był aż tak pobłażliwy jak ty. Doprowadził do tego, że wygrał w Międzynarodowym Sądzie z Metą i Meta teraz musi się zastosować do wyroku, czyli wszystko, co jest pokazane z wizerunkiem Rafała Brzoski, ewentualnie Omeny Mensah, Omeny. tak? Omeny musi być wycinane z automatu, a jeżeli nie, no to w tym momencie Rafał Brzoska będzie o odszkodowanie walczył z Metą już, co nie? Koniec tematu, więc to też pokazuje, że z takimi gigantami, bo co by nie mówić, Rafał Brzoska jednym z najbogatszych Polaków jest, ale Meta potrafiłaby zjeść wszystkich najbogatszych Polaków w sekund trzy, co nie? A mimo wszystko wygrał z Metą, za co naprawdę to jest szacunek, co nie? Także to Ale też wiesz co, tu jest pokazuje, właśnie też bardzo mów. mówię, to też pokazuje, jak trzeba być zdeterminowanym i bogatym, żeby wyjść na drogę przeciwko takiemu, no, gigantowi, co nie? To Gigantowi. jest Ja naprawdę ci powiem, tak. że on miał właśnie trochę łatwiej, bo w moim przypadku, znaczy w przypadku tych wszystkich usunięć kont, ludzie tak, to akurat jakby posypię głowę popiołem, że to jest prywatna firma i ona mi może bez powodu to usunąć i powiedzieć, bo tak, bo ja sobie napisałem ten program, skrypt i tyle i w dupie cię mam, nie? Wiesz, to jest na takiej zasadzie, nie? Także tu też się trzeba z tym liczyć. Ludzie jednak niestety nam ten czas teraźniejszy, tak jesteśmy do tych telefonów przyklejeni i one nam po pierwsze bawią, w moim przypadku też no pracujesz tam i tak dalej, więc ty uważasz, że to jest twoje, to nie jest twoje, to są dane twoje, jeszcze nie ściągnąłem się tam. Czy chcesz ściągnąć dane? A ja nie, no proszę, mnie odblokują. Twoje konto jest zawieszone. Także nawet nie mam, wiesz, wiele lat historii, zdjęć mojej żony, które na przykład ja dodawałem z nią, ale nawet ja dawałem na współudział, też ich nie ma. Więc wiesz, oboje dawaliśmy, te zdjęcia zniknęły. Jakieś tam komentarze, no, historia, kupa życia moja. Cała, w tym, można było przez te relacje się cofnąć, zarchiwizować. Czasami to służyło jako kalendarz, bo kurde, ciekawe, kiedy to było. I jak się leci relacjami, a Tak. już wiem, nie? Choćby to, no, kupę lat życia jakby znikło. Bardzo to jest smutne. Tu się zwracam do widzów, może ktoś gdzieś ma coś, no ale mówię, to już nie ma szans, to tam nie ma żadnej możliwości odwołania, ale może ktoś ma jakiś pomysł. W każdym razie, wiesz co, jest z tymi gigantami i jest ciężko walczyć tak jak Brzoska, to chodziło o jego wizerunek i to, i więc. A pewno nie miał łatwo, bo mówisz, że to jest gigant. Ale wiesz, w przypadku usunięcia konta, jakieś pójście do sądu, to jest zawsze oni mają tego jokera. Według naszego regulaminu mieliśmy taki zapis, że mogliśmy. I my się nawet nie musimy tłumaczyć. Wiadomo, że raczej tak nie robią, raczej jak się coś dzieje. Ale mają tego asa w rękawie, to jest ich serwis. I to jest też mega smutne, bo wiesz, bo to nie jest konto na, już żeby nie dokuczyć, nie wiem, film Łebowicz czemuś, jak gdzieś tam coś komentujesz, tylko to jest jednak twoje życie, taki Instagram. Dla niektórych Facebook, Twitter może mniej, bo nie tworzy aż takich twoich historii, chociaż może historię twoich poglądów, jak ona ewoluuje. Ale głównie Instagram jest taką obrazki z twojego życia, które czasami też sam fajnie było pooglądać. Ktoś ci to zabiera, nie tłumacząc dlaczego, nie dając ci prawa do żadnego odwołania i nie ma drogi iść do bicia. Dramat. Jest mi z tym źle, smutno. No Kolejne tak. pokłosie naszego wspaniałego filmu o Stanowskim. Kurwa, przeklinam ten dzień, kiedyś mi Tak, film to. opublikowali. No ale trzeba się bić dalej. Więc drodzy widzowie, to zaraz po tym, jak zasubskrybujecie ten kanał, polajkujecie ten film, skomentujecie go, to wbijcie w komentarz na dole. Tam jest link do Tomka konta,
które jest świeże, a i tak jest już 3 razy większe od mojego konta, które jest starsze na Instagramie, ale żeby nie było, że żebram o coś dla mnie, Tomasz, łącząc się z tobą w bólu, proszę o subskrypcję twojego Instagrama. Także Tak, dziękuję link bardzo. jest tutaj na dole. Więc Dobrze, tak, a no to to też przejdźmy. jest. Tak, to przejdźmy do części politycznej. Już się wyżaliliśmy. Co ty pijesz znowu? No, bo ja jeszcze Mati widać po mnie. No ja wróciłem prosto z tego, z Love Parade, to jeszcze mogę. To jest takie miękkie lądowanie. Piję A, sobie okej. gazetę, żeby nie reklamować, ale drodzy widzowie, byłem w weekend. No i to też tak gdzieś jestem, mówię, nawet tego Instagrama, mówię, nawet nie ma komu. To jest takie dziwne, bo ja nie muszę nikomu nic pokazywać. Ale wiesz, zawsze było, o, zdjęcia, i mówię, kurwa. No ale tak, byliśmy na, to się nazywa teraz Rave the Planet, a nie Love Parade, zmieniono nazwę, bo A. było Love Parade, to jest to samo, ale zmienili to, było wiele lat pod tą nazwą, było przeniesione do innego niemieckiego miasta i tam stała się ta katastrofa, tam 20 osób zginęło w tłumie gdzieś tam zadeptanych. Wtedy to odwołano totalnie, więc teraz wróciło, już jest 2-3 lata pod nazwą Rave the Planet, pewnie z jakiegoś tam hołdu tym ofiarom, żeby nie łączyć tych złych wspomnień, ale wygląda to identycznie tak samo, jak wyglądało, byłem pierwszy raz, no ale jest, no jest mocno, jest mocno, jest mocno, jest niesamowicie. Berlin, Ja byłem Niemcy, 15, pod względem 15 więcej techno niż to 20 lat temu byłem tam. 15-20 mocno. lat temu A to takie byłem. początki, wiesz, teraz to też jest fajnie, bo to No. jest legendarna impreza, ale fajnie, jak tu byłeś 15 lat temu czy 20, bo to naprawdę stworzyło podwalinę pod wiele rzeczy, i pod festiwale, i pod całą scenę techno, i pod jeszcze wtedy tam Viva w tym telewizji leciała, to były takie czasy, gdy się to wszystko tworzyło, ale fajnie, fajne było to, że znaczy, na polskie warunki, ja jak to widziałem, to ja drżałem. Tylko że może dobrze, że jakby tylko ja drżałem, bo widać u nas jest taki problem. Tam, bo to nie jest ogrodzone, to nie jest, zresztą sam byłeś. To po prostu idziesz sobie tą główną ulicą, tłum, milionowy tłum, teraz było 300 tysięcy, ale w tamtych czasach twoich było po milion, po O, półtorej. 300 tysięcy było ponad, no ale to jest potężny tłum na przestrzeni 4 km zbity, te ciężarówki jadą i się chodzi między tym Fiflakiem a Bramą Brandenburską. I wiesz co, to sprzedawali po prostu wszystko, co, że każdy alkohol, nawet procentowy, co już było w Polsce, wiesz, w Polsce musiała być impreza masowa, tam to nie było nawet ogrodzone, ale szkło, butelki, szklanki szklane. Ja mówię, Jezu, ja tak aż, wiesz, nie chciałem o tym myśleć, mówię, przecież wziął tak, ktoś przed siebie. No to masz, to już nie chodzi, żeby bicie jakieś, wiesz, bo to bicie może zaraz coś dzielisz, a nie wiesz skąd. Tego wziął sobie buteleczkę, a to już głowa przy głowie idziesz dosłownie. Więc to na pewno tam jest może, nie wiem, z jednej strony się mówi, te Niemcy bardziej niebezpieczne, no bo ci uchodźcy i słyszy się o tych rzeczach, a z drugiej strony akurat chyba taka kultura tych rdzennych Niemiec jest inna, bo w Polsce by to nie przyszło tak z butelkami. No tylko to jest nieprzyjemne, później kupę tych szkieł się pod nogami plątała, więc wiesz, jakby ktoś był, nie daj Boże, w klapkach czy coś, to niebezpieczna rzecz. To mi się tak rzuciło w oczy, ale impreza bardzo fajna, organizacyjnie bardzo fajnie, no, no i już. Ale wiesz co, wydaje mi się, że z tej imprezy, na której ty byłeś, to Jan Pietrzak też wracał. Nie wiem, czy słyszałeś, co się stało z Janem Pietrzakiem. Do przychodni miał. On miał termin pilny do przychodni i nie chciał, żeby mu przepadł, bo to był na NFZ, się spieszył. Ale to chyba był z tobą na tej imprezie, bo widać ewidentnie, że go trochę poniosło, tak bokiem poszedł, że tak powiem. No, tylko że jest, tam był zbadany i wszystko miał we krwi okej. Ale to Okay. Tu a wiesz, może. propos. No, ale to może też zbadają. Tu a propos też się oczywiście Krzysztof Stanowski odpalił. To kurde, jak jeszcze ktoś widzi. Ja naprawdę, to nie jest jakby krytyka, bo my mamy te poglądy, jawnie o nich mówimy, ale on tak rękami, nogami się, wiesz, nie przyzna, że jest opcją, a miałby do tego prawo. I też, wiesz, ludzie tam, no bekę z tego Pietrzaka, bo wiesz, memy powstały, No. on starszy człowiek miał wypadek, a ci już się śmieją. Myślę, jakby z drugiej strony było, to on by miał największą bekę świata. I to jest tak zarynkowe, tam każdy ten post jest tak przesączony jego tymi poglądami, no ale jeszcze dużo ludzi tego nie widzi, pewnie kiedyś zobaczy. Ale w A ogóle, bo Pietrzak, no to gdzieś do przychodni, nie? Jakiś garaż tak. przejechał, ogródek, garaż, coś tam. Ale najważniejsze, że miał tak. Audi Q7 troszeczkę zdewastował swoje, którym jechał, ale dobra. Już pal licho, starszy człowiek, zgadzam się, I Boże. mogło go słońce oślepić, mogło być wszystko i to jest faktycznie, on powiedział nawet w pewnym wywiadzie Pietrzak, że on ma 70 lat prawo jazdy ma i super. Natomiast w jego wywiadzie mnie To ile on miał zastanowiła, lat, jak wyrabiał? Dwa? nie no, mógł mieć 16, 15, O nie wiem, kiedyś 17 może. był prawka. O, to on ma teraz 87 lat? No tak by wychodziło. Nie sprawdzałem tego, ale tak by wychodziło. No ale najciekawsze było to, że on mówi tak, że przez te 70 lat nie miał żadnych wypadków, zjeździł całą Polskę,
całe Stany po prawej i po lewej stronie. I w tym momencie ja się zastanawiam, gdzie on jeździł w Polsce albo w Stanach po lewej stronie. Jak to jest możliwe, cholera jasna? Ja No rozumiem może w właśnie tak jak Anglii. dzisiaj. Właśnie. Może mu się trochę, wiesz, poprzewracały klapki, co nie? Ale no może powiedział też o Anglii, nie? To w Anglii tak. Ale nie, powiedział Polskę 100 razy, czy tam 1000 razy, Stany 100 razy przejeździłem A. po prawej i po lewej stronie. Ja tak myślę, w Stanach po lewej, no byłem parę razy, cholera, i byłem też na grubej bani, ale nigdy po lewej stronie nie jeździłem. Jakoś No tak, wiesz, póki no nie jest. pamiętam Słuchaj, ja ci tego. powiem tak. Może to jest wbrew przepisom, ale zamazurkuję teraz, czyli na zdrowy chłopski rozsądek, to póki nie jedzie nikt naprzeciwka, to ty możesz jechać po lewej. To się No. sprawdza i to się sprawdza w 100%. Gorzej jak Tak, tam ktoś jedzie, możesz. to mocno zweryfikuję, że jedziesz nie po tej stronie. Życie Co tam jeszcze zweryfikuje oprócz go szybko. Pietrzaka? Co tam jeszcze oprócz Pietrzaka? A ty coś kompletujesz ten dom? A jest siedziba Wałęsa, ta półeczka. Dobra. A co na Mam tej je. półeczce? Jest jakiś łapak na muchy? Nie, Lampka tak. jest. A Lampkę stół jest jest? komplet. Stołu nie ma. Mam stolnicę na razie. A co to jest ta łapka za tobą jakaś na muchy? Czy to jest do To? padla? To? No? To nie jest łapka, to jest. Słuchajcie, A. Tomaszu, to jest ten. A, Takie coś z porównanie. napisem Seb. Seb, czyli A. Sebuś. Dostałem takie coś. A. Dobra, bo myślałem, to Różaniec. wyglądało na tym, jak to by była rączka i na końcu taka łapka, jak paletka. Zobacz teraz, jak to wygląda, obróć się. No No to ja wygląda wiem, jak no. paletka. Nie, trochę tak. No i co tam, No, panie, w polityce? no, co tam, panie, w polityce? Czy słyszałeś, że ryby zdychają? W uśmiechniętej Polsce mamy śnięte ryby? Słyszałem, drogi panie, słyszałem i jest ich dużo. 80 ton chyba wynieśli. Ja widziałem już tam filmiki, a wygląda to strasznie źle. Czy wiadomo to w skali gdzieś tam świata, kraju czy innych rzek, to nie jest, ale jak się patrzy na pokres, widok i po prostu tony tych ryb wypływają, to jedna przy drugiej aż gęsto. No, Ale to nie tylko. jest to jest katastrofa ekologiczna, ale to nie jest z powodu jakby działalności człowieka czy chemikaliów, tylko to jest z powodu jakichś tam sinic i innych tam glinków kwitnących czy czegoś. Algi złociste, O, srebrzyste, to coś właśnie takiego. chciałem powiedzieć, mówiąc Tak, glinice. dokładnie. Tak, dokładnie. Więc te algi powodują, że te ryby, że tak powiem, zdychają. No, Natomiast. duszą się jakby pewnie. Tak, ja do czego chciałem nawiązać do tego z tymi rybami, to konferencja Szymona Hołowni, marszałka, który nad konstytucją ciężko ubolewa. Teraz będziemy razem z Szymonem ubolewali nad konstytucją, ale chciałem powiedzieć, że TV Republika, tak, zadała pytanie, dlaczego dzisiaj Szymon Hołownia nie punktuje rządu, który doprowadził do tej katastrofy, co nie? No i A to teoretycznie, rząd jak tam doprowadził do tego kwitnienia tych sinic? no w TV Republika można wszystko powiedzieć przecież, no. Ale tak naprawdę, bo ja się też zastanawiam, bo gdzieś tam lecę, ta prawa, lewa strona, to oczywiście ci mówią, że tak, czy tak, ale tak ty nie masz wiedzy, bo ja nie chcę tutaj się, bo Nie. oczywiście jak to każdy Polak, możemy na każdy odpowiadać się na nim nie znając, ale czy to się da, znaczy na pewno jakoś się dałoby zapobiec, tylko czy jest taka procedura, bo to jest jednak też poniekąd przyrody natury, tak? Kwitnienie tych sinic. To jest jakby no, też cykl, oczywiście bardzo niekorzystny dla nas, dla tych ryb i dla ekosystemu, ale jakby jest to naturalne, niespowodowane jakby ingerencją człowieka, więc czy rząd mógł zrobić i czy się normalnie coś robi, a on tego nie zrobił, nie wiesz? Dobrze, wiem tylko tyle, że przez lata ostatnie były pozwolenia wodne tak zmodyfikowane, że duże zakłady mogły zrzucać tak zwaną solankę do wody, prawda? Ta solanka jest jednym z głównych elementów powstawania tych sinic, tak? Bo No, czyli słona jednak, woda. ingerencja Tak. człowieka. I teraz tak. O ile nie zgadzam się z narracją TV Republika, że rząd Tuska dzisiaj jest za to odpowiedzialny, bo jednak nie można powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy można to wszystko odwrócić. Natomiast jeżeli za, nie wiem, 2 lata będzie znów taka sama sytuacja, to wtedy stanę po stronie TV Republika i powiem, że Donald, to jest twoja wina. Miałeś 2, 3 lata na to, żeby zmienić pozwolenia, żeby ukarać winnych, żeby zrobić Okej. wszystko. I jeżeli za 2, 3 lata znów będziemy mieli taką samą sytuację, to i mówię uczciwie,
dzisiaj nie jest to ich wina, bo jednak te zaniedbania szły przez tam, nie wiem, 5-7 lat za rządów PiS-u. Jeżeli będziemy mieli za 3 lata znów tą samą sytuację, bo te same zakłady będą spuszczały tą samą solankę w tym samym miejscu i te pieprzone sinice, algi, czy zwał jak zwał, będą w tych samych miejscach i ryby będą zdychały w tych samych miejscach, no to znaczy, że ktoś nie zrobił czegoś, o czym wiedział, że powinien zrobić, prawda? Więc dzisiaj nie. Dzisiaj bym bardziej się skłaniał do tego, że to jest jeszcze wina PiS-u, ale tak jak mówię, za rok, za 2 lata już nie będę taki wyrozumiały. No to ja się wycofuję z tego, co powiedziałem, że wiesz, że to jest naturalne. Naturalne jest sama alga, jest naturalna, ale jak wiesz, do tak dużego, na tak dużą skalę jej kwitnięcia, przez co się te ryby tam duszą, to doprowadził jak zwykle człowiek. No nie, to było głupie, co ja powiedziałem, że wiesz, że... Wiesz, myślałem, że po prostu tak się dzieje, że jeżeli solanka powoduje to, czy przyspiesza to, to już tak samo można mówić, że dziury ozonowej przecież człowiek nie robi, tylko robi dwutlenek węgla, no ale jedno robi drugie, więc generalnie znowu ingerencja człowieka przez to. Bardzo smutny widok, bardzo zły widok. A wiesz co, ja trochę się z tobą, czy zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ale słuchając cię, to miałbym jedną uwagę, że, bo już tego Donalda trzeba będzie zaraz coraz bardziej zacząć napierdalać, bo oni coraz mniej robią i coraz mniej tego widać, a miało być tak super. Do tego, co powiedziałeś, że teraz byś ich nie winił. I dobra, ale a ja niekoniecznie. To znaczy, jeżeli nawet przez ostatnie 5 lat powstały te zaniedbania, to jestem pewien, że przez te 5 miesięcy nie podjął jakby choć jednego działania, które by miało, i to wtedy to by się jeszcze w tym roku stało. Ale czy są podjęte działania, skoro 5 lat to się dzieje i jest syf? Pewnie nie. I tu już trzeba zacząć by te czerwone kartki, żółte kartki póki co dawać. Wiesz, o co mi chodzi? Bo pewnie po tej katastrofie on przyspieszy. I pewnie jego ruch od samego 15 października jakby zaczął robić, to by pewnie nie przeciwstawił się tego, co się stało teraz. Tylko jeżeli macie wiedzę, to już się czemuś zapobiega, a nie się czeka kolejna na katastrofę, tak, panie Donald? Ale Donald z dziećmi widziałem w rzece jakiejś siedział, czy tam w basenie, więc tam chyba algi nie kwitną. No nie, tam raczej nie kwitną algi, to fakt. Także tam mieli to poukładane. Tam akurat Natomiast solankę nikt nie rzucił. nie, natomiast ja bym chciał porozmawiać, bo nie wiem, czy, bo tak, A jeszcze ubolewałeś tylko o nad tym, telewizji że. Republika powiedziałeś, bo przepraszam cię, Sebuś, bo to nie daj może zapomnę, to jest króciutko. Taki piękny mem, siedzi Sakiewicz, który wygląda jak wygląda, i bo takie słowa padły, że PiS, że Tusk chce zagłodzić PiS. Siedzi Sakiewicz. No i kurwa, to jest akurat ten człowiek, któremu zagłodzenie by się przydało pod każdym Tak. względem. Pod To każdym. jemu by się tak. Tak ze 3 lata. No. Takiej Uf. ostrej Tak. głodówki, co nie, to wiesz. No niestety, no ale dobrze, wracając. Jest, nie wiem czy kojarzysz, kto to jest pan Bogucki Zbigniew. Bogucki to był taki gangster, co zastrzelił Nie o nim mówię, Pershinga. zdecydowanie nie o nim Ale mówię. jest też Bogucki, nie wiem, akurat oni tego nie wiem, w którym kościele. To pan Bogucki według PiS-u będzie przyszłym prezydentem Polski. A, czyli Bo. to faktycznie, to nie mógłby sensu, zastrzelił Pershinga, no głupio by było. No. Za PiS-u Mógłby mu to różne. Stanowski wyciągnąć później. Tak. Chociaż Mógł. nie on. Nie, gdzie Stanowski zwariowałeś? Mógłby powiedzieć, że dobrze, że zrobił, bo Pershing Tak. był gangsterem i go zabił i wybierzmy go na prezydenta. On by to tak Tak, przedstawił. dokładnie. Tak. No. Więc pan Bogucki, który jest teraz mocno sprawdzany w zakresie medialnym i przez PiS wystawiany, otworzył portal internetowy. Widzę, że w ogóle nie śledzisz polskiego internetu. Ty tylko z tym kurna Boxdelem, Stanowskim i w ogóle. A prawdziwy internet się dzieje za twoimi plecami i jest taki portal, który ja osobiście codziennie, jak rano wstaję, to sprawdzam ten portal. To się nazywa Stop Patowładzy. Taki portal powstał. I to jest portal, który naprawdę, Chciałem, że Pornhub. ja nawet zgłosiłem dwie sprawy już na tym portalu. Dostałem informację, że moje sprawy są weryfikowane, tak? Jedna to jest sprawa wyłudzania pieniędzy przez Czarnka na Villa Plus. Nie wiem, mam nadzieję, że coś z tym zrobią, no bo W jak stop końcu. patowła, tak, w końcu, bo ten Tusk obiecuje i gówno robi, więc skoro Nie mamy wiórki nowy karmi portal, tylko. Jedno co mu w to. głowie. Rudy z rudą, pamiętasz? Tak, dokładnie. I drugą sprawę, którą im zgłosiłem, to jest sprawa RCL-u i wyłudzenia, znaczy rzekomego wyłudzenia pieniędzy na pracowników, którzy nie pracowali dla RCL-u, a pracowali dla tam pana jakiegoś ministra, już nie pamiętam, jak on się tam nazywa. To są dwie sprawy, które mnie dosyć bulwersują. Ja mam nadzieję, że na tym portalu
coś z tym zrobią i naszym kochanym widzom też mówię, pamiętajcie, www.stoppatowładzy.pl, wbijajcie tam i zgłaszajcie wszystkie waszym zdaniem sprawy, gdzie macie podejrzenia, że na przykład, nie wiem, Sasin wyłudzał pieniądze na swoją kampanię z KGHM-u, gdzie macie jakieś podejrzenia, że ktoś, nie wiem, finansował plakaty w trakcie kampanii, bo założenia tego portalu, tam jest ze 20 takich informacji, które powinny pomóc czytelnikom portalu, co to jest patowładza, to naprawdę to tak. Sasin się łapie, Witek się łapie, Ziobro się łapie. No, wszyscy, którzy tak z pierwszych stron gazet, to się tam łapią, więc ja naprawdę czekam, aż ten portal zacznie działać i A, bo to pokażą jest dopiero w naprawdę. powijakach, jest. Zbiera Tak, już tak. materiały. I to ten kandydat na prezydenta naszego cudownego kraju, tak? Ze strony Rzekomy PiSu. ze strony PiSu. Tak. Okej, a Boheński już nie? Wiesz co, Boheński chyba został wycięty i to dosyć mocno wycięty, bo z Boheńskim jest problem, bo nie wiem, czy ty może nie wiesz, ale może Łódź mu się nasi z widzowie Warszawą wiedzą. pierdoli, to o to chodzi? Nie. Nie, chodzi o to, że został stworzony idealny model kandydata PiSu. Mężczyzna, żonaty, wysoki, z dziećmi. No i O oczywiście wyglądzie trochę ślepo Kena, taka lojalny. grzywka amerykańska, nie ma co gadać. Taki wiesz. Tylko Taki Boheński nie był ma kandydat dzieci. na prezydenta, który przed. A dobra, no mów. Boheński nie ma dzieci. I tu jest problem, cholera. No. Model się nie Niedobrze, sprawdzi. czyli. Ale ten model stworzył Kaczyński, który tą żonę, te dzieci. No, tak. To jest Bo to słynny jest na. zawadiaka. Bo to jest na, podobnie jak w Biblii, na obraz jego jest stworzone, tego najwyższego. Tu chyba kto jest najwyższy? Najwyższy źle brzmi. Najważniejszy Tak. akurat w tej formacji całej szeroko pojętej prawicy, to tu akurat bez sarkazmu wątpliwości nie mamy, że to jest Jarosław Kaczyński. On jest modus operandi, on jest mózgiem wszystkiego, to mu trzeba przyznać. I najczęściej właśnie te inne klony tworzy się na obraz i podobieństwo szefa swojego. Pojebanego. No tak, to tu pod tym względem, wiesz, ten, jak on się nazywa, Tobiasz Boheński, tak jak mówią, sprawdzał się on i doktor, i inteligentny, i wysoki, i taki I Legia, amerykański, i prawie Widzew. tak, i Legia, i Widzew, i trochę z Łodzi, trochę z Warszawy, więc jakby nie było, miał tych Tak. dosyć dużo plusów, natomiast tutaj Szerokie element spektrum dziecko. plusów miał. Szerokie spektrum plusów z jednym minusem, brak dzieci. Dzieci brak, to. To ja tak sobie myślę, bo ta platforma mnie przyjęła, może by do PiSu poszedł, ale to już będę bezużyteczny dla nich. Ani doktor, ani Widzew, ani Łódź, też dzieci nie mam. No, Jeszcze wredna menda taka dodatkowo. Bez to by zostaje Instagrama. Konfederacja. Czy ty byś mógł pójść do Konfederacji? Bo ja mam mały problem z Konfederacją ostatnio. Ja chyba pójdę tak w ogóle. Ja już No. mnie wszyscy odrzucą to. Chociaż to jest jedno w Konfederacji fajne, że tam kurwa nie, źle nie zrozumiał. Nie, że nie powiesz nic głupiego. No nie powiesz nic głupszego, niż już nie padło z ust działaczy tej partii. Że tam jedziesz po bandzie i to akurat mówię też bez jakiegoś obśmiewania ich, bo fajnie, bo to jednak ta poprawność polityczna jest, wiemy, dość mocna. Jakby taki nawet Tusk, który jest bardzo uważanym politykiem, nawet, no nie wiem, każdy mógł powiedzieć to, co by powiedział, to kurwa to by nie był radnym trzeciej dzielnicy Krakowa i by go nie wzięli za poglądy. Wiadomo, że ta poprawność polityczna trochę nam psuje tą naturalność ludzi, tą taką z krwi i kości, że też człowiek, bo no, muszą mówić tą gadkę, znaczy inaczej, nie mogą mówić pewnych rzeczy. Ale akurat Konfederacja jest pod tym względem fajna, no, przez to się zrobił to zbiór szurów, idiotów, wszystkich tam zwolenników, wszystkich teorii, no jeszcze rosyjskich Tak, wpływów i innych dokładnie. takich, żeby nie było pikania, ale mówię, z drugiej strony to. Jak pomyślałem teraz wejść w buty polityka Konfederacji, to jest bardzo komfortowe. Tam na górze cię, kto cię? A kto cię opierdoli? Brown? Kto cię opierdoli, że mówisz Brown? Tam ich jest pięciu. No. Jeszcze teraz i tak jest lepiej, bo jakbyś był Korwin-Mikke, to już wiesz, creme de la creme gadania wszystkich bzdur największych. Więc ja bym, że mi powiedzieli, ej, weź tam trochę stonu i przekaz, to ja bym, kurwa. Kto mi to powie? Brał Korwin-Mikke, kurwa? Berkowicz, kurwa? Czy Sośnierz, co klatki nie sprzątaj, psyje? No wiesz, tam to jest super, że tam po prostu jedziesz Tak. pełną i tak masz wyjebane. Dajesz jakiś wywiad, nie wiem, w radio i widzisz, jak temu reporterowi rosną oczy coraz bardziej, co ty gadasz, a ty mówisz, temu jeszcze dopierdolę, to sobie w myśle coś.
To jest piękne, akurat tam i mówię, i to jest bardzo duży komfort bycia członkiem tej partii, czy gdzieś tam zasiadania w niej. Gdzie co, kurwa? Ty, przyku, największe guru wszedł gaśnicą, pogasił, wychodzi ten biały w pianie. Nie, te talmudyczne. Tak, to jest. No, ale wiesz, powiem ci tak. Ja z Konfederacją próbuję namówić do wywiadu Ewę Zajączkowską, prawda? I próbuję już ją namówić, to jest historia mojego życia, bo próbuję już ją namówić z rok, żebyśmy porozmawiali. Czyli No i zanim, ze. czyli to było już robić programy, zanim byli sławni. Tak, Jest nie, taki ona na już wtedy YouTubie taki była film. sławna. Ona już była sławna, bo ona No była nie, no. rzeczniczką Konfederacji. No tak, ale po słynnym, jak to, kurwa, ten sędzia. Jak on. Nawalny, nie Nawalny, Nawalski. Nawalny. No nie, obojętnie, bo po nawalskowaniu w Europarlamencie Tak. dopiero się stała rozpoznawalna tu i ówdzie. I wróciłem do rozmowy o wywiadzie właśnie po tym, o czym ty mówisz. No i piszę do niej: Pani Ewo, chciałbym zaprosić na wywiad, żebyśmy porozmawiali. I ona mi odpisuje: Na razie nie udzielam wywiadów, co nie? No to ja piszę do niej kulturalnie: To w takim razie, kiedy mogę się odezwać? Ona mi pisze jeszcze raz: Na razie nie udzielam wywiadów. No więc ja piszę: Dobrze, rozumiem, panie, bo to ja odezwę się za miesiąc. Ona do mnie pisze już: Przecież panu napisałam, że nie udzielam teraz wywiadów. A ja, wiesz, kopiuję to, co ona napisała u góry. Na Dobrze, razie. dlatego jak pani pisze na razie, to kiedy to na razie się skończy? I nie odpisała mi już miesiąc. Chyba myśli, kiedy to na razie się skończy. Żurnaliście dała. Mocno, No. mocno poszedł ten wywiad i też jest elementem dość dużych memów. Tak, Cóż, to. no. No, ale Ale mam wracając jeszcze. do tej konfederacji, powiem ci, że się zastanawiam, co mi z tego, że mnie z nimi by tam. Znaczy, te światopoglądowe to oni mają też raz tak mają. Wiesz, tu piwo z mecenem, tu gaśnica z Brownem, tam kurwa odzież jest ciekawy. I możesz No, mówić, co powiem ci, że. chcesz. No nie do końca, bo ja już mogę o tym mówić, bo już mamy porozumienie, w którym nie zaznaczyli, że nie mogę o tym wspominać, tylko muszę dzisiaj Mencen? tak, muszę dzisiaj opublikować. Właśnie, kochani widzowie, jak to oglądacie, to może już zobaczycie na moim Instagramie, a także na moim A, masz Twitterze. taki. Mam taki i muszę na nim taką kartkę, muszę w Canwie zrobić taką kartkę z przeprosinami. Ja, Sebastian Owczarski, przepraszam Sławomira Mencena za to, że kurwa, tyle tego jest, chłopie. Kurwa, Ja nie wiem, jak ja to. nie mógł Stanowski nam tak dać, tylko kurwa te odcinki, te Instagramy nam wywalać. No, ale Ale to muszę. coś ty tam nawymyślał o nim. No, ja w jednym z odcinków swoich, jak robiłem analizę jego raportu kwartalnego, jego spółki, no to użyłem takich mocnych słów, że trochę mnie poniosło z jakiegoś powodu i tu się przyznaję, że może mnie trochę poniosło. Dlatego nie idę w zaparte, dlatego uznaję, że muszę przeprosić. No bo powiedziałem, że jego analiza ekonomiczna to jest do dupy, że bierze je spod brudu, z palców i że robi te analizy po to, żeby wyłudzić pieniądze od ludzi, od inwestorów. No, trochę mnie poniosło. Natomiast mój prawnik powiedział, że jak chcesz iść walczyć, to możemy iść walczyć i masz duże szanse na to, że wygrasz. Natomiast faktycznie z drugiej strony była chęć, duża chęć do tego, żeby załatwić sprawę polubownie, bo odstąpili. Dostałem pismo, chłopie, na trzy strony, że mam to, 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 to. Chłopie, tych rzeczy to ja bym przez pół roku nie wypełnił wszystkich, żeby była jasność do zrobienia. Więc odeszli od dwóch stron i 2,4/4, że tak powiem, trzeciej strony odstąpili. Dwie rzeczy musiałem tylko zrobić z tego, w tym przeprosiny, ale widzę, że jest duże, bo jak ja im powiedziałem, w jaką ja stronę pójdę, a moją linią obrony było pokazanie, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę jako polityk i mówi, że nie będzie Nie może PIT-u, mówić. CIT-u, VAT-u, Tak. SRAT-u i tak dalej, to znaczy, że pieprzy głupoty. Jeżeli ktoś wychodzi jako prezes partii i mówi, że nie chcemy Żydów, gejów i tak dalej, a później mówi: Żartowałem, to pieprzy głupoty. Więc jak ten Ale sam przecież. człowiek wychodzi i mówi, że moja spółka to będzie to, 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 Tak, to, to ja tak. mam prawo uznać, że on pieprzy głupoty. Prawda? Więc ja Ale mówię, nie wiem, czy no. pamiętasz, to było w naszym programie, Seba. Dobrze mi teraz przypomniałeś. Nie wiem, czy mam gdzieś jeszcze tą koszulkę. Co mi przyszła ta koszulka, rozliczamy polityków, czy rozliczamy polityka. Pamiętasz? To jest jakaś fundacja. Bardzo o niej przypominamy teraz, drodzy Państwo. Też może gdzieś tam w opisie. Nie każdy z Was, który teraz choć cień zainteresowania wykaże, sobie wygoogluje, bo to jest rozliczamy polityka.pl bodajże.
Założona fundacja przed wyborami przeciwko nikomu, bo to od razu było, że przeciwko nikomu, bo chcą wszystkich polityków, ktokolwiek tę władzę przejmie, bo jest coś, bo oni się opierają na tym artykule, co właśnie to do ciebie by było, a propos Mencena, że jest artykuł tym zwanym przyrzeczeniu publicznym. I z niego można normalnie rozliczać. Jest on traktowany jak umowa na papierze spisana. Zresztą nie można pójść, ty se możesz koledze coś powiedzieć, chociaż też nie do końca, bo jak sam Sebastian wiesz, że umowa ustna w Polsce jest tak samo jak spisana. No ale to wiesz, możesz coś palnąć głupotę, może to być nieodebrane formalnie, ale generalnie jak się umówisz, że ten samochód oddasz, to ty nie musisz nic pisać, to się pisze, bo się pisze. Bo trzeba mieć świadków, to ciężej udowodnić, ale ta umowa obowiązuje identycznie jak napisana, ni mniej nawet. A jest coś takiego jak przyrzeczenie publiczne i to właśnie robią cały czas, popełniają to przyrzeczenie politycy na wiecu, bo jeżeli masz jakąś liczbę ludzi słuchaczy, jeżeli ty jesteś na pozycji wzbudzającej zaufanie, jesteś osobą publiczną, czy pretendujesz do tego, to ty nie możesz gadać głupot i z tych głupot po wyborach się można odliczyć. I taki jest sens istnienia tej fundacji. Nie wiem, jak ona tam teraz sam sobie zajrze, bo przysłali mi koszulkę, powiedziałem o tym, to jakoś zapomniałem, bo to jest bardzo fajna inicjatywa. I ja mówię przeciwko nikomu, znaczy przeciwko żadnej z tej. Niech ci politycy w końcu, jak ty wchodzisz, mówisz, to później zrób, nie zrobiłeś, płać. I tam są od tego normalnie realne kary finansowe. Tam to wiecie, nikt za to nie pójdzie. Ale tam wiesz, jeżeli chodzi o ten przepis, to jest tak, że żeby bekać za to, to było cudowne. I oni by naprawdę się gryźli. Wiesz, to było w dwójnasób cudowne, bo po pierwsze nie pieprzyliby takich bzdur, a po drugie, gdyby coś chrapnęli, to by naprawdę chcieli to zrobić, bo musieli wyjąć z kieszeni i płacić. Więc wiesz, albo nie gadaj, albo jak już uchapnąłeś, to słowo się To już to rzekło. pociągnie, Więc tak, generalnie dokładnie. tutaj przy męceniu mogłeś wiesz, tego użyć, że miałeś prawo sobie tak i tak dalej, i tak dalej. Mogłeś iść tą stronę, ale też cię rozumiem, z tymi procesami też jest, wiesz. Nie, No. no to wiesz, to by trwało, nie wiem, 3 lata i oczywiście pewno by to mi przyniosło duże publicity, szczególnie jakby Mencen musiał przyjść i zeznawać w sprawie, szczególnie, że mogłoby to wejść do sądu w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej, więc to też są rzeczy, które były dla mnie kuszące. Powiem uczciwie, było to dla mnie kuszące, czy tego po prostu, ale doszedłem do wniosku, że kurwa, a co jak będą mi kazali osobiście przyjechać do sądu, a ja siedzę w Indonezji? I tak mówię, ja No wystarczy, pierniczę. żeby on zawnioskował i pewnie by tak Tak, było. A zrobiłby to choćby po dokładnie. złości. No, po takiej, nie po złości takiej, że jestem człowiekiem, tylko takiej, no, odegraniu się procesowym. No to dawaj, no to Tak, przyjedź tu, dokładnie. powiedz. Więc No więc. generalnie obowiązku z urzędu nie masz ty jako skarżący, ale on by mógł cię Tak. zawezwać i tyle. O czymś tu miałem. Aha, a propos jeszcze Mencena i kandydata na prezydenta, bo to jest też ciekawe. Nie wiem, czy bo formalnie 2 dni nie byłem wycięty, ale. Jeszcze jak nie byłem wycięty, to było, że tam, że Mencen, chyba ty, że Mencen praktycznie już jest kandydatem i tam w końcu chyba Braun, że go nie poparł, nie? Tak fajnie, że tak było, o, już tam go, tak, znaczy, ale nie, że go nie poprze, tylko Braun też, i to mi się podobało, bo ta chyba właśnie Zajączkowska tam piała, że no już tego i tu i gadam, a Braun mówi, to się odbywa, no oni mają taki dziwny organ, ciało, pięciu tych mędrców jakiś kurwa. To się nie nazywa mędrców, ale jakichś pięciu tam wielkich i wspaniałych. Tam jest Brown, Rada jest Mencen, liderów, rada liderów. Rada Liderów, no. I że to musi poprzeć, więc generalnie ten Brown jakby nie zaprzeczył w tym twecie, wiesz, tylko trochę obśmiał, że trochę wyszła przed szereg, bo mówi to, że ja na przykład mówię, że byłby dom na tym coś, to nie jest formalne namaszczenie, czy formalnie, wiesz, przez partię. Ale to się fajnie później zmieniło, a propos jeszcze twojego kolegi serdecznego, Ryszarda Swetru, że ten Mencen coś tam, że no ja, nie, to on chyba nawet napisał, że ja tu już kandydatem prawie jestem, coś tam, ta Zajączkowska jak skomentowała, nie chcę przekręcić i Braun na to halo, halo, no formalnie to jeszcze nie, bo nie da ta Rada Liderów. I wiesz, i zretweetował to Petru i on coś tam, że a tu kandydat prezydenta, a Petru już się nie mogę doczekać. Po tym zajebaniu go, zaoraniu publicznie, ale to tak, panie, on nie rozpisał nic. Już się nie mogę doczekać. Tak zretweetował go, tak okno w oknie. I to już było Tak. komiczne, bekowe. A tu jeszcze wchodzi właśnie gaśnica na pełnej. Jest jeszcze większe okno i Brown, i ja też. I to już później ludzie nie wiedzieli, co to znaczy. Czy on go faktycznie poprze, nie poprze, czy se bekę ci się z Petru, czy z niego, ale fajny mem się stworzył, wiesz. Ten taki zachwycony, że ten kandydatem jest. Petru, nie mogę się doczekać, a tu Brown jeszcze wyżej. Ja też. Także fajnie to wyszło. Także tam jest sytuacja też dość dziwna. No nie wiem, niczym Szydło z Kaczyńskim walczy. Żadne nowe wieści z pola bitwy? Nie, ale czekaj, jeszcze wracając do tego, bo poruszyłeś Ryszarda Petru, który w pewnym momencie, jak rozmawiałem z moim prawnikiem,
przez 3 dni o tej linii obrony ewentualnej, to też wyszedł jako świadek w tym procesie, bo jeżeli chcieliśmy udowodnić, i naprawdę to nie żartuję, Ryszard Petru był plus jeszcze dwie osoby z lewicy, posłowie, w tym Śmiszek, były osobami, które wzywalibyśmy na świadków, żeby udowodnić niekompetencje Mentzena w byciu prezesem partii, bo dlaczego to o tym powtarzam? Bo druga strona, jak pisała pozew, to napisała tych punktów tyle, bo ja ugodziłem nie tylko w Mentzena jako przedsiębiorcę, ale ugodziłem jako polityka i jako prezesa partii. Oni to wszystko wzięli do kupy, co spowodowało, że ja musiałbym walczyć na trzech polach. No to mówię, no to prezes partii, no to Petru był prezesem partii. Jak najbardziej, Ryszard, dawaj, opowiesz, jak to pogrążyłeś Mentzena za jego kłamstwa, pit, cit, srit, wat i tak dalej. Więc to wiesz, to też oni chcieli dobrze. Ja przeproszę, żeby była jasność. Dzisiaj to zrobię, moje dzisiaj, twoje jutro, bo to muszę zrobić, żeby nie było. Natomiast nie Nie chcieli, jesteś wiesz. stanowskim, przestrzegasz wyroków sądów, postanowień. Znaczy, przestrzegam kodeksu. To nawet nie jest wyrok sądu, to jest rozmowa mailowa. Była jedna rozmowa A, bo telefoniczna. to jest nie wyrok sądu, to jest takie Nie. przed, to na strażaka. A, okej. Tak, Okay. tak. Przedsądowe te, rozumiem, rozumiem. Przedsądowe. I ja na wyroku Okej, sądów zawsze okay. Już wiem. przestrzegam. Wyroku sądów zawsze przestrzegam. Natomiast nawet kodeks taki, że mamy coś dogadane, dla mnie jest święte. Przyszedł mail, napisali mi, co mam kurde na tym, na kwadraciku w kanwie napisać, jaki kolor, ile to ma być prezentowane. Chłopy, pierwszy raz takie rzeczy dostaję. Jestem trochę dumny, co nie, z tego. Więc i to, i wiesz, ja też jestem trochę świnia. Ja w mailu, jak odpisywałem na ten papier, co dostałem, to mówię, ach, bardzo się cieszę, że dostrzegliście Państwo łącznie ze Sławomirem Mentzenem moją twórczość na YouTubie. A przestajesz być takim anonimowym trolem, jak się nazywał ten Tak, no jeżeli Stanowski. Mentzen już mnie dostrzega, to znaczy, że coś tu jest w tym, co nie, to już Coś w trawie piszczy. No coś w mnie trawie zaraz piszczy. przestaną dostrzegać, jak mi wszystkie ruszą media, więc ty się chociaż wybij. Nie, no to wiesz, to jakby coś, to wiesz, ja mam zawsze 3000 pięciu fanów na Instagramie, to ci zawsze pięciu mogę pożyczyć, słuchaj. Spoko. Tak, no dobrze. Wracając, jeżeli chodzi o polską politykę, taką bardziej przyziemną, jak Beata Szydło, to powiem ci, że chyba tam cisza się, tam nic nie słychać. Tam już jest wszystko, karty zostały rozdane. Oni w tej chwili bardzo mocno sprawdzają Boguckiego. Nie ma szans, żeby. Nawet Mateusz Morawiecki zauważył, że się mocno wycofał. Znaczy, wycofał. Kazali mu się wycofać. Ten Bogucki, jego nikt nie znał. Żeby było jasne. To jest A taki jak było z Andrzej Dudą? Duda. Właśnie. Dokładnie I tak. powiem ci, że tutaj ci tylko wtrącę, że co by nie mówić o Kaczyńskim. Nie wiem, czy to akurat on osobiście, ale pewnie wiesz, on tam decyduje o większości rzeczy, więc na pewno bez jego zgody i namaszczenia nie mogłeś to odbyć. Przy dużej jakiejś, nie mógł dużych uwag i uznał za pierwszym razem tą strategię za skuteczną, bo to jest mój cholerny szacun akurat za to, że potrafi gościa z kapelusza wziąć. Z kapelusza, po prostu kurwa z lasu. Jakiś nauczyciel, jakiś chuj wie kto, tylko dopasuje sobie właśnie. Jego ten profil, że tak powiem, cały osobowościowy tego awatara stworzy praktycznie. Bądź trochę przygłupem, bądź trochę takim, rób mi inny strój. I po prostu mamy dwie kadencje. No, i to jest. I tutaj wiesz, ja rozmawiałem, bo mówię tak, no ciężko po 8 latach rządów PiS-u znaleźć polityka, który w coś nie jest upieprzony, umoczony. I nagle wychodzi Bogucki, To i był ja mówię, idiota. no. No, ale idiotę nie chcemy prezydenta, bo już jednego mamy. No Nie, i ale obawiam tak się, że szczerze, będziemy po mieli 8 latach drugiego. PiSu, jak oni brali już nie garściami, tylko wiadrami, to ktoś, kto by nie wziął, to ja bym go netka nie szanował. No i właśnie No Bogucki wiesz, no, taki no jest serio, profil. tak, bo ja rozumiem, nie kraść, ja nie chcę, nie popieram i w ogóle. Ale jak już tam jest w tym PiSie, czyli już się trochę sam nazwał złodziejem i oni wszyscy biorą, a on nie wziął, to No, on taka brak niemota jest instynktu trochę. samozachowawczego. I chłopie, on taki jest. I z kim bym nie rozmawiał, rozmawiałem z trzema osobami, politykami, którzy siedzą obok niego w tych ławach sejmowych, i każdy mi powiedział, kurwa, nie ma nic na niego. Nic nie słyszałem. Nie wiem. Nie znam chłopa. Rozumiesz? Nie znam chłopa. To Wpiszesz jest w najlepsze, Google co może usłyszeć polityk. i nawet Google go nie zna. Jak piszesz afera Bogucki, nie ma nic. Nic. Google go nie zna. Mówię, skąd oni go wzięli? I on jest posłem. Skąd oni go wzięli? To jest, chłopie, majstersztych, bo to jest Andrzej Duda 2.0. To jest chłop, który
wyszedł z kapelusza, jest pisowcem, jest łatwo sterowalny, bo bez PiSu nic nie zrobi. Tak. Będzie pewno coś na niego mają, takiego, nie wiem, może przejechał na pasach kiedyś na czerwonym świetle. No, coś muszą mieć. Ruchadło leśne Byłby, jakieś może. no, możliwe, bo Jarek by sobie nie pozwolił też, żeby był ktoś, kto mógłby sobie pozwolić na niezależność za chwilę, tak? Bo to byłby największy chichot losu, jakby Bogucki stał się prezydentem i I nagle wyjebał stałby się Jarka. prezydentem, tak, wszystkich Polaków. I Nie, no przychodzi, nie. wiesz, jakaś ustawa od Donalda Tuska, a Bogucki mówi, dobre, dobre, wezmę, podpiszę, co nie? No i w tym momencie Jarek, wiesz, co się Nie tam po to dzieje cię na Nowogrodzkiej. stworzyłem żmiję na własnym łonie. Tak, dokładnie, coś w tym stylu, słuchaj. Także. Chyba tam, może ten krabat to była żmija na własnym łonie, odwrotnie. A. Tak. Tak, ja się z tobą w pełni zgadzam, ale tu ja mówię, tu jest straszna żapoba, bo samo pretendowanie czy kandydowanie do prezydenta, czyli wiesz, najwyższego stanowiska w państwie, no to najczęściej, no w 99% wszędzie na świecie, to jest ktoś z bardzo długim stażem politycznym i to nie stażem jako szeregowy poseł, tylko to najczęściej jest jako kolejny stopień kariery, czyli wiesz, tu się wyróżnia, tu się wyróżnia, tu jest tym, tu jest ministrem, tu to jakoś. A właśnie oni mają taki talent, że biorą takiego gościa i są w stanie, no chyba dobrze spin doktorzy, i są w stanie tak to ułożyć, że oni minusy ubierają w plus, czyli wiesz, że on jest znikąd, to jest dobrze, nie? I że czego, może ludzie lubią takie, wiesz, nowe postaci, może lubią oglądać seriale, o, ktoś nowa postać, zobaczymy, co to jest, to. To popatrzmy sobie 10 lat, kto to jest. A po 10 latach, o, to był idiota, dobra, okej. Ale wiesz co, ale tu, tam, to był majsterszyk. Przede wszystkim pierwsza tura, bo druga to uważam była bardzo duża też wina. Już koalicja była wtedy bardzo podupadła moralnie po tej jednej przegranej, drugiej przegranej parlamentarnej. Wystawili tego Trzaskowskiego, który uważam, że ma bardzo, bardzo, no, duże szanse miał przede wszystkim, ale mam no, bardzo dużo niewykorzystanych w niego złóż. Uważam, że nie pojechałem ten debacie, no, ta debata w Końskim, uważam, że przeważyła, bo on później zaczął być przez część odbrany, jakby był tchórz, który nie dojechał, bo to była ta główna, on zrobili swoją, ale to wiesz, no, czasami masz dobry pomysł, a nie do końca wyjdzie. Jednak to zostało odebrane, że to on nie pojechał tam, a nie do niego. A i tak było o promile przegrał. Więc ta cała druga kampania Dudy już nie tak aż cudowna. No bo też już miał trochę za uszami, już go ludzie Poznań nie lubili, ale pierwsza wziąć gościa, który każdy, to kurwa, chwilę później głosuje, to wiesz, tak ludziom to w głowach ułożyć, no szacunek. No dobrze, to ja mam jeszcze jeden temat, bo trochę już mówiliśmy o majstersztyku fikołków, które robi Stanowski, żeby wziąć Pietrzaka, hejtera i zrobić z niego bohatera, co nie? No to ja ci powiem tak, że majstersztyk Stanowskiego my znamy na własnej skórze, ale ciekawostką jest też podejście, że Stanowski ma pewną mocną konkurencję i to jest TV Republika. TV Nie, Republika z... ja uważam, że to nie jest żadna konkurencja. Ja uważam, że to było. Ja coraz A? bardziej mam świadomość, że już się narazłem na kolejny Mylisz się. proces karny, ale mogę tak myśleć, że to zostało tak stworzone i specjalnie stworzone i to rozejście z kanałem sportowym. Serio. Ja coraz bardziej. Przerwałem ci, przepraszam, wiem, ale coraz bardziej. Bo teraz bardzo w tym siedzę. No, przez ten konflikt musiałem wiele jego tych tweetów czytać, bardziej analizować to wszystko, tą całą sytuację, skąd to się wzięło, po co. Nie powiedziałem o tym filmie, bo chcę zrobić drugi, ten 17-18 rok słynny, kiedy ten, Boże, ten były tam działacz Legii, który był nieformalnym prezesem, nieformalnym doradcą Morawieckiego, go tam wciągnął w te kręgi pisowskie, bo to wszystko jest, to można znaleźć. I powiem ci, jak ja to teraz widzę, to jest naprawdę Republika Light. I to by było też genialne, bo wiesz, mamy coś dla moherowych. TVP, stare TVP pisowskie, było i tak już dla moherów. I jeszcze mieli Rydzyka. I oni nie zagospodarowali dołu, znaczy wiekowego dołu. I uważam, że poszli trochę po rozum do głowy. Rydzyk im tam odpadł, ale już te babki też są na wymarciu. Zrobili TV Republikę, która jakby zastępuje Rydzyka i przemawia tego starszego i bardziej zabetonowego elektoratu, a Kanał Zero idealnie przemawia do młodego, bo ten przekaz jest bardzo wypośrodkowany, bardzo delikatny, bardzo podprogowy. Tam nie ma walenia młotkiem, bo tego młodzi ludzie nie lubią i przez to, wiesz, zaraz mu udowodnili. On tak, wiesz, on oczywiście, wiesz, jak jest jakiś temat polityczny anty, to prześmiewa tych gości, którzy są anty, ale ich on zaprasza. A tych znowu, wiesz, brawo, ale też troszkę delikatnie. To nie jest jak Cholecka, to nie jest jak Sakiewicz. To jest jednak z jakimś tam To smakiem, mi z chodzi. jakąś elegancją i bez przesady. On musi to robić. I ja uważam naprawdę, że jest to projekt stworzony jakoś tam. Nie mówię, że też Kaczyński wymyślił domu na te pieniądze, nie jest tak daleko. Ale ja uważam, że tam jakaś
że jakieś rozmowy były, że jakiś pomysł na to wspólny był i że to powstało akurat wtedy, akurat w tym czasie, akurat jest, trafia do młodzieży, akurat wziął sobie Tedego czy kogoś tam, który jest o odmiennych poglądach, że to wszystko jest takie ładne, no to jest dalej gówno posypane pudrem, ale dla mnie to jest TV Republika Light. Słucham cię. No dobrze, to ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mówię o całym koncepcie, ja mówię o sztuce robienia fikołków, figur odwracania, że tak powiem, kota ogonem. No bo dlaczego porównuję dzisiaj Stanowskiego w tej chwili z Republiką? Bo nie wiem, czy słyszałeś, że Poczta Polska ma 700 milionów straty za zeszły rok i jest naprawdę na skraju bankructwa, prawda? No, mówią o tym wszystkie media, a TV Republika. Skoro wszyscy mówią o poczcie i hashtag Poczta Polska trenduje wszędzie, no i chcesz się podpiąć pod historię dobrego hashtagu, no ale jesteś TV Republika, więc nie możesz zrobić, że Poczta Polska bankrutuje, bo były zarząd. No to uwaga, muszę to zacytować. Prezes Poczty Polskiej, czyli nowy prezes, wyrzuca różańce z poczty. To jest tweet TV Republiki. Różańce z poczty są wyrzucane przez nowego prezesa Poczty Wiesz co, Polskiej. i to jest po pierwsze dość mocne podpięcie się pod trend, ale moim zdaniem to może być drugie dno. Teraz jakbyś był myślącym odbiorcą, czyli takim, którego na Republikę nie jesteś, bo ty jesteś czerwonym platformersem najgorszym, ale jakbyś był myślącym pisiorem, to zobacz, jakie to jest zestawienie. Idzie ci cały dzień, poczta bankrutuje, wyrzuca różańce. Poczta bankrutuje, bo wyrzuca Wyrzuca różańce. różańce, tak. Matka Boska i święty Bobola jej przestają chronić, i wyniki No. lecą w dół. Tak, dokładnie. A różańce to wiadomo, że obok listów poleconych różańce generowały największy zysk, co nie? To. Ale to nawet nie chodzi, wiesz, o tym przynależy tak ekonomicznie, ale opieka Matki Boskiej, która się opiekowała pocztą, ponieważ różańce leżały, były ważne, dlatego jej się wszystko udawało. Tu nie chodzi nawet o zysk ze sprzedawania różańców. Chodzi o fakt ich obecności tam, o fakt zagospodarowania tej dobrej energii. Ty masz. Nawet nad sobą wisi różaniec sebo i dobrze ci Tak, się wiedzie, a mi jakiś głupi znak YouTube'a i mi się wszystko ostatnio pierdoli. no tak, to faktycznie widzisz, to, a ty to ty się spiesz, bo teraz jak już nie będzie różańców, to sobie nie kupisz różańca na poczcie. A no ty masz swój, dobra, okej, okay. To się nie musisz spieszyć. No tylko to jest taka rękawica bokserska. To jest tak. Po pierwsze trochę się zestarzało, bo jak wpierdol dostałem w dwóch ostatnich walkach, to tak. A po drugie, chyba mocy różańcowej też to nie ma, więc nie wiem, czy to nie zamienia coś innego. Bo nie kupiłeś na poczcie. Musisz pójść na Pocztę Polską i kupić to na poczcie. Zanim wszystkie Także. wyrzucą. Więc chciałem powiedzieć, że faktycznie masz rację, że ja to odbierałem troszeczkę bardziej w zakresie ekonomicznym, że te 700, tam chyba, nie, tam 4 czy 40 milionów straty Absolutnie. Poczty Polskiej. Absolutnie. Okej, no dobra. No dobra, no Przecież to w takim na razie. kościele wisi krzyż. Krzyż nie generuje energii, to nie jest fotowoltaika, ale dzięki temu krzyżu przychodzą wierni, wkładają na tacę. To jest krzyż, napędza ci koniunkturę, to w ten sposób się dzieje. No popatrz, widzisz. Myślisz, że jak No taki to powiem krzyż, ci. leży ten różaniec na poczcie i stoisz w okienku, no to jest zły przykład, bo ty jesteś po prostu satanistyczna, niewierząca bestia, ale. Która nie chodzi na pocztę. No, której chodzi o Polsce, ale nie. To jesteś tym przykładem, ale taki normalny, prawdziwy Polak, który ma w sercu kotwicę z powstania warszawskiego, wytatuowanych żołnierzy wyklętych i tak dalej. Jak stoi przy okienku na poczcie i leży ten różaniec i pani powie, mogę być winna grosika, to on nigdy nie odmówi, bo jego w tym momencie patrzy się na jego Matka Boska. A teraz weźmy tego grosika. I masz No. realne, bo ty wszystko chcesz do pieniędzy sprowadzać. Masz? A nawet Masz, jemu no. się tak dobrze patrzy na ten różaniec, jemu się tak dobrze zrobi, że on trzy te koperty weźmie, miał wziąć dwie. No. To jest taka, no, perswazja, Sprzedaż siła perswazji. różańców, sprzedaż różańców w takim odniesieniu excelowym nie miała żadnego wpływu na zysk, ale w odniesieniu szerokim miała kolosalny wpływ na kondycję i finansową, moralną zarządu oraz pracowników Poczty Polskiej, jak i klientów. No. Nie no, zwracam ci Zresztą, honor, przepraszam, no. no wiesz, leży książka 100 potraw ziemniaka siostry Bazylidy jakiejś. 50 przepisów na pierogi ruskie siostry Eugenii. No i tamten różaniec aż się prosi. I teraz przy tym te książki też się nie będą sprzedawały. Oni mogli ten różaniec dodać do dwóch
egzemplarzy książki. To jest bardzo zły ruch w moim odczuciu, jeżeli chodzi o Pocztę Polską. Tak, a w ogóle to jak ten różaniec jest, to miałeś większe prawdopodobieństwo, że twoja poczta dojdzie do odbiorcy, co nie? Bo to Oczywiście, zawsze że tak. Matka Boska, ty idziesz z tym listem, ona już patrzy skąd, gdzie i to tak, no. Już będę cię Dlatego. przywitać, choć coś tam. No to Tak. patron święty Hermes z Asyżu. Ten, który roznosił Nie gdzieś znam listy. Przez chłopa. to. Miał takie buciki ze skrzydełkami Hermes. Chyba trochę nie ta mitologia, ale generalnie no, wiadomic. Święty Wiadomic, wiadomic. cherubinek. To... Tak, dokładnie. No dobrze. Mamy godzinę, moi drodzy widzowie, więc przypominam o tym, żeby zasubskrybować kanał, polajkować film i polajkować nowe konto, świeżutkie, czyściutkie Tomasza na Instagramie. Weźcie, powiedzcie, czy. No nic już nie mogę zrobić, chyba tylko się powiesić. Znaczy, Pa. powieś sobie na szyi tego o różańca, idź na pocztę, kup różaniec. Ty Bobole. idź na pocztę, kup różaniec, to ci konto oddadzą na Instagramie. Ja ci mówię. Aha. I będzie Stanowski akysz, akysz. Dokładnie. Akysz, Hator, hator, akysz. hator. Tak. Na Pa. razie, pa.